Dobry wieczór Państwu. Łukasz Jankowski, to jest program Oddaję Państwu Głos, czyli forum debaty myśli między Państwem myśli i opinii, między Państwem przed telewizorami, a gośćmi, którzy są do programu zaproszonymi albo są w studio, bo dzisiaj mamy taką przyjemność, że gość jest fizycznie w studio, nie musimy się łączyć skype'owo, co zawsze jest dla gospodarza i dla Państwa, mam nadzieję, również przyjemniejsze. Dużo tematów się dzieje, jest i granica, i COVID, i ofensywa dyplomatyczna premiera, jest też kwestia inflacji, ale wszystkie te trzy tematy, czy nawet cztery tematy, dzieją się równotorowo, dzieją się obok siebie i bardzo silnie wpływają na naszą scenę polityczną, więc pomyślałem, że dzisiaj lepiej porozmawiać w ogóle o tym, w jakiej kondycji jest nie tyle cała scena polityczna, bo tego nie opiszemy, ale w jakiej kondycji jest partia rządząca, jest koalicja rządząca. Pamiętajmy, że to w tej chwili już w zasadzie cztery partie, które współrządzą, a jakby jeszcze doliczyć ruch Pawła Kukiza, to tych partii byłoby pięć, więc robi się pewna mozaika i w tej mozaice trzeba się odnaleźć i tą mozaiką trzeba umieć zarządzać i trzeba na tyle umieć się w niej poruszać, żeby jeszcze sondaże były na tyle obiecujące, aby można było myśleć o trzeciej kadencji. To jest temat dzisiaj naszej debaty. Na ile rząd, na ile większość rządząca, na ile koalicja Zjednoczonej Prawicy dobrze porusza się wśród tych przeróżnych kryzysów i na granicy, i ten inflacyjny wynikający z odbicia po-covidowego, ale także ten na froncie sporu czy walki o niezależność z Brukselą. Te wszystkie tematy skupiają się w sondażach, które widzimy ostatnio, gdzie Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie. Co trzeba zrobić, żeby odbiło? Gdzie są kierunki, które trzeba wygaszać Państwa zdaniem, a jakie kierunki trzeba wygrywać jak najszybciej, śmiałą ofensywą? O tym dzisiaj porozmawiamy, czyli jednym słowem, w jakim miejscu na półmetru kadencji jest obóz rządzący, w którym kierunku powinien w drugiej połowie tej kadencji iść. A dzisiaj, Aciusia, telefon bym zapomniał, zagadałem się i bym zapomniał, telefon do studia niezmienny 507-964-253, to jest numer naszego studia, więc proszę o telefon, o pytania, a pytania, komentarze, uwagi kierujemy do naszego gościa. Mariusz Gosek, dzień dobry, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, ale polityk Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobro, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Dobry, czy to zanim telefony się rozdzwonią, to trochę ja pana posła poprzepytuję w tym czasie. Czy macie takie poczucie, że coś się dzieje nadzwyczajnego, że jest jakiś moment niezwykle istotny, być może przełomowy w tej kadencji? Faktycznie jest kilka takich zdarzeń, na które pan redaktor słusznie wskazał, a które są istotne na scenie politycznej, nie tylko polskiej, Unii Europejskiej, ale i globalnej, światowej. Mówię tutaj o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej i tutaj rząd polski i służby państwa polskiego świetnie sobie z tym radzą i wystarczy chociażby posłuchać opinii Frontexu, czyli tego ciała unijnego, które strzeże granic. To jest jak gdyby ciało urzędnicze, co prawda, ale wypowiada się bardzo dobrze, przecież wizytowali te granice, ale również i nasi sojusznicy i także i partnerzy z Sojuszu Północnoatlantyckiego, z państw NATO, z Jensem Stoltenbergerem. To jest, spotkał się pan prezydent Andrzej Duda. Jak wiem, była to bardzo dobra, konstruktywna, merytoryczna rozmowa i głęboko ufamy, że ten kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskie on będzie powoli mijał. No, to był egzamin świetnie zdany przez służby państwa polskiego, przez polską policję, przez Straż Graniczną, przez Wojsko Polskie, ale szczególnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę na Wojsko Obrony Terytorialnej, czyli pomysł kiedyś pana ministra Antoniego Macierewicza, z którego niektórzy śmiali się, bo trzeba o tym pamiętać, co niektórzy wtedy mówili politycy, szczególnie Platformy Obywatelskiej. Jak się okazało, dzisiaj te Wojsko Obrony Terytorialnej spełniają niesamowicie ważną rolę w państwie. Nawet Kośniak-Kamysz, prezes PSL-u, najpierw był bardzo przeciwny, dokładnie, potem musiał przepraszać, ale to też miłe, że chyba nie jedyny, bo nie pamiętam nikogo z Platformy, kto by za swoje słowa przeprosił, akurat prezes PSL-u mylił się i przynajmniej był gotowy się przyznać do błędów w kwestii Wojsk Obrony Terytorialnej, ale mnie interesuje granica, czy temat wydawałoby mi się
politycznie, to źle zabrzmi, ale trochę tak jest, politycznie korzystny dla rządu, no bo bronimy granicy, skupiamy się dookoła rządu i rząd, no jakby obiektywnie na to nie patrzeć, z tym kryzysem sobie poradził. Granice uszczelnił, nie udało się tej granicy przełamać, a mimo to sondaże są nieprzychylne. Znaczy, panie redaktorze, i to kolejna znowu kwestia, na którą pan redaktor wskazał, czyli kwestia galopującej inflacji, tak, ale to trzeba zwrócić uwagę w szerszym znowu kontekście na ten problem, mianowicie na inflację na świecie i ona wszędzie szaleje, a spowodowana została pandemią i kryzysem koronawirusowym. Jak wiemy, dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił taką tarczę, która będzie zbijała tą inflację. No wiemy, że też pan prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Adam Glapiński, tutaj podejmuje bardzo ofensywne działania i Rada Polityki Pieniężnej. No, krótko mówiąc, trwa taka ofensywa, która zbiłaby te ceny, bo przecież wiemy, że tak naprawdę to wszystko powoduje, że drożeje i paliwo i przez to drożeją ceny produktów, ale naprawdę chciałem tutaj, jak gdyby w sprawiedliwości też oczekiwać od wszystkich sprawiedliwych ocen, że jednak państwo polskie tutaj też wyszło z takimi pomysłami, które dzisiaj dokładnie przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki. Tak, antyinflacyjne, o tym jeszcze powiem, ale tymczasem mamy pierwszy telefon. Pan Roman z Torunia nas dzwonił. Dobry wieczór, panie Romanie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Roman z Czerwonego Torunia. Próbowałem parę razy, ale nie mogłem się dozwolić instalować. Halo, czy Toruń nas słyszy? Halo, Toruń, tak, Warszawa? Tak, Toruń słyszy, dobrze, panie redaktorze. O, i my też teraz pana słyszeliśmy, no to słuchamy. Mam takie pytanie. Kiedy takie wreszcie przestaną plecy boleć pana premiera? O. Jestem patriotą, ale no daje się okładać. Nadstawia pleców na wschodzie, a Angela mu nóż w plecy kładzie. No jak tak można? Po co on z nimi? Zamknąć granice, Niemcy dostaną po plecach dobrze i znajdą się pieniądze dla nas. Wszystko się znajdzie. Czemu dajemy się kopać? No prosta sprawa. No słupki lecą. Te asy, te peowcy, bo to... To nie Polacy, wie pan co? Panie Romanie, tak nie można mówić, nie możemy nikomu odbierać polskości. Ale ja powiem coś na PO. PO to jest pochodzenie obywatelskie. A to dawali ludziom, tak jak u nas, nam, Krzyżakom, tak jak mój dziadek walczył u Wilhelma, ojciec służył u Adolfa, a jego brat w polskiej marynarce. To jest skomplikowany los, ale tego... pochodzenie i pojechał tam i się powiesił. To już jest historia, której teraz nie opowiemy. Tu stawiamy kropkę, panie Romanie. Ale temat jest ciekawy. Temat nadstawiania pleców jest ciekawy. I temat silniejszego przystąpienia do obrony. Czyli tak, że rzeczywiście, gdzie by nie spojrzeć, tam jest kryzys. Na zachodzie kryzys z Komisją Europejską. Na wschodzie kryzys z Putinem i Łukaszenką. Może rzeczywiście bardziej premier powinien być bardziej asertywny, o tym czasami mówił Zbigniew Ziobro. Dokładnie do tego chciałem przejść, panie redaktorze. My w sierpniu, czyli te pierwsze porozumienia szczytowe i te pierwsze negocjacje szczytowe, mówię, w sierpniu ubiegłego roku też jasno i wyraźnie mówiliśmy, że trzeba twardo rozmawiać. My widzieliśmy, że jednak jest ta kwestia mechanizmu praworządności i warunkowości uzależnienia wypłaty środków chociażby z Krajowego Planu Odbudowy od właśnie tych zapisów, które tam znalazły się ostatecznie. Później drugie porozumienie szczytowe i niestety Unia Europejska bezwzględnie z tego mechanizmu korzysta. Mało tego, korzysta w sposób kompletnie niesprawiedliwy i tutaj zgodzę się też z panem Romanem w pewnym zakresie, albowiem Angela Merkel, która jest odpowiedzialna wprost za deal Rosji z Niemcami, mówię tutaj o Nord Stream 2, przecież tak naprawdę Komisja Europejska, urzędnicy unijni, ani w ogóle kraje członkowskie Unii Europejskiej kompletnie
w tej sprawie nie reagowały. Dzisiaj Nord Stream 2 jest faktem, czyli gazociąg łączący Rosję, Moskwę z Berlinem, Rosję z Niemcami. I w tym momencie to jest zagrożenie energetyczne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale i przede wszystkim dla Polski. My bardzo głośno i wyraźnie o tym mówiliśmy i trzeba było, żeby Angela Merkel jasno tutaj stanęła przeciwko temu, a była za. Dodatkowo ostatnie zdarzenia, gdzie tak naprawdę nawiązała kontakt z nieuznawanym, bo nie czarujmy się, Łukaszenka nie powinien być w ogóle uznawany przez przywódców państw Unii Europejskiej, i skontaktowała się i rozmawiała o kryzysie migracyjnym z dyktatorem, z reżimem, z Łukaszenką, gdzie taka rozmowa nie powinna się odbyć. Mało tego, bano, ona odbyła się zanim w ogóle Angela Merkel postanowiła porozmawiać ze stroną polską. Natomiast przechodząc do clou tej sprawy właśnie, no my kompletnie nie zgadzamy się na takie niesprawiedliwe traktowanie, że dla przykładu Krajowa Rada Sądownicza w Hiszpanii jest dokładnie tak skonstruowana jak Krajowa Rada Sądownicza w Polsce, i tam to jest praworządne w Polsce, panie redaktorze, praworządne nie jest. Czego sędziowie wynika? W Niemczech na przykład, oni nie mają, panie redaktorze, immunitetu. W Polsce nie może być izby dyscyplinarnej, bo jak będzie milion dziennie kary, no to po prostu jest niesprawiedliwość, tak? My oczekujemy od urzędników Unii Europejskiej, szczególnie od sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby jednak mierzyli sprawiedliwą miarą, bo dzisiaj widzimy, co się dzieje, i takie straszenie nasz, a Polska to jest dumny, niepodległy i suwerenny naród, i my nie godzimy się na taką niesprawiedliwość. No jeżeli coś może być praworządne w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, a jest to dokładna konstrukcja, która jest przeniesiona jako kalka, jako żywa tutaj do Polski, to nie zgadzamy się na to, żeby u nas uznawano, że to jest niepraworządne, jeszcze żeby nas za to karano i wstrzymywano przynależne nam środki chociażby z Krajowego Planu Odbudowy. No, coś tutaj jest nie tak. Gdyby premier grał, gdyby polski rząd grał ostrzej, to przed kwestia Krajowego Planu byłaby załatwiona? Ale oczywiście, że tak. Wtedy, panie redaktorze, musimy wiedzieć, że mogliśmy postawić weto. A weto, panie redaktorze, bo to jest bardzo ważne, weto nie kończyło negocjacji. Weto jest elementem negocjacji. Mówię o przysłowiowym wywróceniu stolika. Jeden kraj członkowski mógł wstrzymać, jak gdyby chociażby przez pewien czas te negocjacje, i uważamy, że wtedy to kraje typu Niemcy, Francja, im by najbardziej zależało, żeby wrócić do tego stolika i ustalić ten budżet na Krajowy Plan Odbudowy, bo przecież wiemy, że państwa zmagały się wtedy z kryzysem popandemicznym. Dzisiaj już mamy inną sytuację. Dzisiaj jest większość potrzebna do tego, żeby zawetować ewentualnie budżet unijny, ale do tego jeszcze mamy 520 miliardów z tak zwanego siedmioletniego... I które też są zagrożone, do tego też przejdziemy, ale najpierw pani Celina z Modlina. Dobry wieczór, pani Celino, i słuchamy. Dobry wieczór, dobry panie redaktorze. Witam pana i pana gościa. Nie wiem, jak ten pan się nazywa. Pan poseł Mariusz Gosek. Kłaniam się, panie. Aha. No właśnie, ja chciałam się odnosić i uchodźców, i tej granicy na Białorusi. Proszę pana, strasznie jestem zawiedziona tą całą Unią Europejską. Bardzo, proszę pana. To znaczy? To znaczy dzwonieniem do Łukaszenki, pani Merkel, pani kanclerz. A pieniążków, jak Polska nie dostała, tak nie ma. Nie bardzo się martwię, bo nasz rząd jest stabilny, dlatego się cieszę, że taki rząd rządzi w naszym kraju. Bardzo się cieszę. Ale tutaj jest pewna wątpliwość do Unii Europejskiej, o tym już mówiliśmy, ale w tym wyjątku jeszcze pójdźmy za myślą o panią. Dziękuję bardzo za głos. To bardzo ciekawe zdanie za tym, co powiedziała pani Celina, że faktycznie no, Unia Europejska... Czy ona się sprawdziła? Czy to jest tak, że my rzeczywiście sprawdziliśmy w tej kryzysowej sytuacji, że państwa Unii Europejskiej stoją po naszej stronie? My pokazaliśmy Unii Europejskiej, szczególnie pokazał to ten kryzys nieszczęsny, kryzys migracyjny, bo przecież to są migranci ekonomiczni, którzy z Iraku, z Bagdadu lądowali samolotami w Mińsku, a nie uchodźców przed wojną. I my sprawdziliśmy się doskonale. Pokazaliśmy Unii Europejskiej i naszym sojusznikom, że mogą na nas liczyć. Że w razie właśnie takiej sytuacji zagrożenia mogą partnerzy z
Unii Europejskiej na nas liczyć, jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem. I ta błędna polityka migracyjna właśnie Angeli Merkel, bo przecież 2014 rok, pan redaktor, szanowni telewidzowie Telewizji Republika doskonale pamiętają, już były narzucone kwoty uchodźców. Gdyby nie zmiana rządów, wojewodowie już rozsyłali, ja sam dysponuję takimi pismami, pisma do samorządowców, do jednostek samorządu terytorialnego z pytaniem, ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć, ile dane gminy są w stanie przyjąć uchodźców. I wtedy zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy i to powstrzymało ten galop, bo dzisiaj mielibyśmy z zalaniem Polski migrantami, bo na początku przecież te słynne słowa wpuśćcie i później sprawdzimy, kim oni są, od czego są służby. Pani poseł jedna tak wskazała, a dzisiaj widzimy, że to było na początku 20-30 osób. Dokładnie. Pani poseł Hartwich, a dzisiaj widzimy, że prób nielegalnego przekroczenia granicy już było 35 tysięcy. Tylko my oczekujemy też od Unii Europejskiej, żeby traktowała nas sprawiedliwie, żeby traktowała nas po partnersku i przede wszystkim, panie redaktorze, żeby traktowała nas w oparciu o Europę ojczyzn, właśnie o istotę państw narodowych, bo to Robert Schuman, Konrad Adenauer, ojcowie założyciele tworzyli Unię Europejską w oparciu o traktaty i przepisy wspólnotowe. I z tych traktatów i przepisów wspólnotowych jasno wynika, co jest domeną państw narodowych i właśnie to są te obszary, jak tożsamość, a my jesteśmy krajem katolickim, jesteśmy chrześcijanami, mamy prawo do budowania swojej tożsamości. Nigdy nam nie może w tym zakresie narzucać swojego światopoglądu, tak samo jak i organizacja wymiaru sprawiedliwości. My, jeżeli Niemcy mogą kierować w tym zakresie swoją polityką wewnętrzną, Francja, Holandia, to my również tego domagamy się od krajów sojuszniczych Unii Europejskiej. A powiem taką ciekawostkę na koniec, na przykład Ursula von der Leyen, która tak bardzo często, bardzo mocno krytykuje Polskę, to panie redaktorze, jest była minister rządu Angeli Merkel. No, ona realizuje politykę niemiecką, myśli w interesie Niemiec. Między słuchając pani Urszuli von der Leyen czy niektórych z tych polityków, to tak naprawdę trudno jest się zgodzić z tym światopoglądem, który próbuje my teraz nam posłuchamy, narzucić. Co ma do powiedzenia pan Eugeniusz z Dolnego Śląska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. My też się kłaniamy i słuchamy. Tak. Otóż chciałem się ustosunkować do tych rozmów ponad Polską pomiędzy Merkel a Putin i Łukaszenka. Niemcy, zanim druga wojna światowa wybuchła, to Niemcy też ponad Polską zawarły pewne rozmowy tajemne. O których żeśmy się dopiero dowiedzieli po wojnie, mało tego. I też część Polaków bardzo to ukrywała. O Katyniu to wiadomo, do kiedy nie można było nic mówić. To prawda. I boję się, że tutaj też bardzo grubymi nićmi to jest szyte. Otóż wcale nie znaczy to, że my musimy wiedzieć, o czym rozmawiali. No jak można w ten sposób potraktować człowieka, który broni Europy. Broniliśmy w czasie II wojny światowej. Już nie chcę nadmienić Monte Cassino i nie tylko we Francji, Holandii. Polacy wszędzie się wykazywali. Polscy piloci dzielnie się zachowywali w Londynie. To też o tym warto pamiętać. Tylko, że u nas pełna polityka jest jakaś taka, no jak gdyby prowadzona ze strony PiS-u. Przepraszam, że troszkę krytykuję. Nie jestem. No słusznie, od tego jest ten program. Nie jestem PiS-owcem, zaznaczam, ale no tak, no źle to wszystko wygląda. Dlaczego do posłów artykuł 8 Konstytucji nie zastosować, jeżeli wychodzi dziewczyna i mówi, że ona się wstydzi, że jest Polską? W Sejmie to powiedziała przez mównicę Jachira. Czy nie można tego artykułu wykorzystać i złożyć wniosek po pierwsze o ukaranie, po drugie pozbycie jej w ogóle mandatu poselskiego? No ludzie kochani, no to jest Polska, to jest państwo świadomych ludzi, edukowanych i naprawdę mądrych. No, ja jestem zaskoczony, że w ogóle pan Kaczyński
jak mógł wybrać kogoś takiego na marszałka Sejmu? Jestem tego zdania, że w czym jest lepsza pani obecna marszałek od pani z Krakowa, której ojciec zginął katastrofy. Natomiast wracając... Nie, pani Wasserman, to już tu musimy zakończyć, bo musimy czas odpowiedzieć pani Eugeniuszu. Dziękuję bardzo za głos, ale to jest też ciekawe co do opozycji, ale też rzeczywiście pierwszy krytyczny głos, bo do tej pory tych głosów było mało, ale pierwszy krytyczny głos, jaki słyszałem na tej antenie wobec Elżbiety Witek. Słuszny, niesłuszny? Znaczy ja bardzo cenię i szanuję panią marszałek Elżbietę Witek, bo proszę mi uwierzyć, że z tym, co mamy do czynienia na sali plenarnej, mówię o lewej stronie, słynnej lewej stronie sali plenarnej, to naprawdę oczy przecieram nieraz ze zdumienia i te hasła, które tam padają, to nie ma nic wspólnego z polskim parlamentaryzmem, ale proszę sobie wyobrazić i dziękuję za ten głos, panie Eugeniuszu, bo on był bardzo cenny i bardzo ważny. My jesteśmy narodem doświadczonym, a takie słowa, jak wypowiadają niektórzy parlamentarzyści, czy jak głosują chociażby w parlamencie europejskim za rezolucjami, które de facto są przeciwko Polsce, bo można je różnie nazywać, ale rezolucja, poprzez którą wstawili się ci posłowie, bo jak wiemy, rezolucja nie jest też aktem w rozumieniu prawa, który powoduje skutek formalno-prawny, ale głosują w ten sposób, że popierają tak de facto odbieranie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, no to ja się pytam, jak można podnieść rękę, będąc Polakiem, reprezentując wyborców tam w Brukseli czy w Strasburgu, i podnieść rękę przeciwko Krajowemu Planu Odbudowy, czyli środkom przynależnym dla Polski. Co do tego, panie Eugeniuszu, jak pan wskazał, że być może słaba jest ta ofensywa czy kontrofensywa, no to naprawdę proszę mi uwierzyć, że niech pan zwróci uwagę, jak teraz dyplomatycznie często, może pan powiedzieć, że zbyt łagodnie, i wielu tak mówi, że zbyt łagodnie nieraz ad vocem tych właśnie wypowiedzi pada, ale i tak jesteśmy bardzo mocno atakowani, a uważam, że gdybyśmy jeszcze bardzo mocniej i ofensywnie postępowali w przypadku niektórych parlamentarzystów, to byłaby wielka z tego awantura ogólnoeuropejska, co najmniej na forum Unii Europejskiej by to stawało już. Uznawani jesteśmy jako kraj niemalże dyktatorski, bo tak, nawet do takich słów niektórych dopuszczają się i sformułowań politycy opozycji. My tutaj musimy być bardzo mądrzy, bo to, o co panie Eugeniuszu chodzi tak naprawdę, to żeby zwyciężyć, żeby za 2 lata ta dobra polityka i socjalna, społeczna, ekonomiczno-gospodarcza w bardzo trudnym czasie, bo czasie pandemii, żeby ona mogła być kontynuowana, no ale żeby to mogło być kontynuowane, to trzeba w sposób mądry, optymalny spowodować, żeby za 2 lata wygrać wybory, i do tego potrzebne są kolejne 4 lata, chociażby po to, żeby ta reforma sądownictwa, która teraz też będzie wdrażana, tak bardzo oczekiwana przecież przez Polaków, mogła też być zauważona, no ale do tego potrzeba czasu. A to powiedzenie to może już na koniec o tym zachowaniu opozycji, no ale jest tak, że można jakkolwiek karać posłów za wypowiedzi, które nie licują z godnością mandatu, które już paliwo, że nie licują, ale które atakują Rzeczpospolitą wprost. Znaczy tak naprawdę, no takie sytuacje są kierowane do Komisji Etyki Poselskiej, do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich. One są rozpatrywane i gdy padają takie słowa, które nigdy nie powinny w polskim parlamencie padać, to one tam są rozstrzygane, tylko problemem jest co innego, no bo tak naprawdę nawet można posła ukarać jakąś karą porządkową, ale wiemy dokładnie, że to nie kończy się też i postępowaniami karnymi w rozumieniu kodeksu karnego, i ci posłowie wychodzą i robią to samo, także ja rozumiem też to rozgoryczenie pana Eugeniusza, i któremu też dziękuję za ten głos. To było ciekawe, tak? Ale pani marszałek, proszę mi wierzyć, że pani marszałek naprawdę
no, pełni swój urząd w sposób optymalny i reaguje jak tylko to możliwe i naprawdę bardzo ciężko niekiedy zapanować i to jest bardzo przykre, bo w polskim parlamencie to nie jest jednak przedszkole, a w polskim parlamencie nad tą lewą stroną jest nieraz bardzo trudno zapanować i przecież to telewizowie często obserwują te obrazki, co tam się dzieje, jakie słowa są wykrzykiwane, to nigdy nie powinno, nigdy takie słowa nie powinny padać, a jednak padają. Bo spór jest niezwykle poważny i zaogniony w polskim parlamencie, o czym mówił Mariusz Gosek, poseł, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ale partia Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Panie pośle, dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję, panie redaktorze. Po raz pierwszy, a pewnie nie ostatni w naszym studio i do zobaczenia. Państwu już dziękuję za telefony, dziękuję za obecność przed telewizorami i do zobaczenia za tydzień.